Słuchajcie, witam się z Wami z absolutnie wyjątkowego miejsca ze słonecznej Hiszpanii. Teraz razem z moją rodziną jestem właśnie tutaj. No i to piękne miejsce, które zazwyczaj służy odpoczynkowi, mi posłużyło za scenerię do stworzenia najnowszej sesji zdjęciowej kolekcji sukien ślubnych, które już są dostępne w moim concept store. Zobaczcie efekty. Słuchajcie, właśnie trwają przygotowania do pierwszego dnia zdjęciowego. Oczywiście jest fajnie i zabawnie, bo przyjechała do mnie moja stała ekipa, z którą współpracuję na co dzień, będąc w Polsce, więc znamy się jak łyse konie, więc jest dobrze i też to gwarantuje mi taki spokój i pewność, że wszystko będzie po mojej myśli. Regular day in paradise. Takie typowe wakacje, prawda? Tak, oczywiście. Make-up od 7, włosy 130, dobra, to typowe wakacje. Si. No, 10 minut i wychodziłam. Ja już nie mogę. Ładnie, co? Turururu, turu. Czaderskie jest to miejsce, tak mi się podoba, on jest jak z bajki. Ta sesja musi mieć miejsce w wyjątkowym miejscu i marzył mi się zamek i znalazłam takie miejsce, które no jest w sumie zamkiem, ale tak wyjątkowym, tak barwnym i tak przy okazji fajnym, kompaktowym, że byłam przekonana, że to jest doskonałe miejsce na moją sesję. A sama znalazłaś to miejsce, czy ktoś ci podpowiedział, że jest takie? Słuchaj, ja znalazłam różne tutaj zamki, między innymi ten. U mnie w redakcji robili research i też znaleźli ten zamek. A w międzyczasie zapytałam się tutaj takiej pani, co ją znam stąd, panią Alicję, i ona mówi, o, te wszystkie zamki, to pani ten poleca. I wysyła mi linka, patrzy, mówię, kurczę, to jest ten, co ja znalazłam, ten, co redakcja znalazła, i ona tutaj mieszkająca mi to potwierdziła. Mówię, nie, no to już nie może być przypadek. Tam. Poza tym tam jest część, która się nazywa Zamek Izabeli, więc jakby... Przygotowanie takiej sesji jest tak naprawdę trudne, jest ogromnym wyzwaniem, bo oprócz tego, że znajdujesz sobie na przykład swoją wymarzoną lokację, no to jeszcze na miejscu musisz znaleźć taką przestrzeń, która będzie taką trochę przestrzenią techniczną dla organizacji całej tej sesji. Czyli miejsce, gdzie możesz zaparkować twoje auto, gdzie możesz wyładować sprzęt, gdzie modelka może się przebierać, gdzie może mieć poprawki makijażu i fryzury. Tej przestrzeni takiej technicznej jest potrzebne całkiem sporo, ale z drugiej strony bardzo wygodną opcją jest, kiedy obiekt architektoniczny wybrany przez nas jest nieduży, tylko mały. Wojtuś, grzyweczka! No. Dobra, potrzebuję buty. Ja jestem przekonana, że moje buty budzą wiele wątpliwości. Tutaj jest historia wielowątkowa. Po pierwsze, ja muszę przypomnieć Wam o tym, że jestem ze Szczecina. I w latach mojej młodości, było to już dawno temu, w Szczecinie takie buty na wysokich koturnach były bardzo popularne. I wszystkie najbardziej cool dziewczyny w Szczecinie, to po prostu takie topowe laski, chodziły w takich butach. Ale mój tata powiedział, że to wygląda gorzej niż buty ortopedyczne i w życiu mi tego nie kupi. No czułam się najgorzej, jakby rodzice mnie nie kochają, jestem odrzucona, nie mogę brylować na mieście, dramat. Okazało się, że czas jest moim sprzymierzeńcem. 20 lat później sama kupiłam sobie te buty, nie będąc w Szczecinie i w momencie, kiedy wcale nie są modne, ale okazały się być bardzo pomocne. Można mówić bardzo wiele o mojej figurze, i dobrego, i złego, ale jednej rzeczy nie oszukasz, czyli wzrostu. I pomyślałam sobie, że jak wybiorę sobie jakiś zamek, to tam na pewno będą różnego rodzaju na ziemi kamienie, kociołby i że w ogóle na szpilkach będzie mi po pierwsze bardzo niewygodnie chodzić, a po drugie, że te suknie będą na mnie za długie. Więc po prostu biegałam sobie w trampkach na koturnie, no bajer! Dobra, dawaj cycki. Co ty nagrywasz?
takie kulisy sławy. Ciepławo! Taki mamy klimat. Jak człowiek budzi się w dniu, kiedy zaplanowane są jakiekolwiek nagrania filmu czy też zdjęć, to zawsze modli się o pogodę, żeby, szczególnie Polak modli się, żeby było pięknie i słonecznie i żeby nie spadł deszcz. Jak budzisz się w Hiszpanii, to masz raczej te gwarancje pogody, raczej modlisz się o to, żeby nie było za gorąco. No a dziś jest naprawdę ciepło, jakby... Cudowne cekinki świecące, pięknie układają, podkreślają views. Italia smukła i prawdziwa księżniczka z Izabelki naszej, no naprawdę! To pewnie słyszeliście o tak słynnym uśmiechu numer 5. Każdy go ma, nie? Też go macie. No właśnie, ja też miałam ten uśmiech do tej pory i w ogóle na nim polegałam, ale tutaj w Hiszpanii wypracowałam uśmiech numer 10. To jest taki rodzaj maski, którą zakładam w momencie, kiedy czuję, jak stróżki potu lecą mi od kręgosłupa do samych stóp. Nie polecam. Izabela Noska. Tutaj poczekamy, aż Państwo zejdą. Podczas naszej sesji zamek Colomares był normalnie otwarty dla odwiedzających, więc stanowiliśmy nie lada atrakcję dla osób, które przyszły obejrzeć sobie ten zabytek. Nie wiem w sumie, czy Colomares miał więcej zdjęć robionych przez turystów, czy ja. Ten moment był super, zrzuciłam najwygodniejsze buty na koturnie i pobiegałam sobie boso po trawie i to było takie fajne, nie wiem, odświeżające, relaksujące, coś innego wśród tego pozowania, które było takie fon, bon ton, on, on. Nagle po prostu kiecka w dłoni lec. Muzyka to jest taki element, który na sesji jest bardzo pomocny, który dodaje energii, który pomaga ruszać się w fajnym tempie z odpowiednią dynamiką, ale poza tym ta muzyka też bardzo stymuluje to ciało do odpowiedniego ruchu. I dzięki tej muzyce tak naprawdę zupełnie inaczej się poruszamy, a podczas sesji trzeba tych różnych ruchów, żeby zdjęcia czy też powstający film no był w miarę dynamiczny, ciekawy i różnorodny. Dobry klimat udzielił się całej ekipie. Ja uważam, że dobra atmosfera podczas pracy to podstawa. Zobaczcie. Już mamy rodzaj głupawki. Nie wiem, czy to ze zmęczenia, czy z gorąca. No coś się wydarzyło. Nie jest dobrze. Nie dzieje się dobrze. O, ładnie. Ale w ładne miejsce doszliśmy, co? Przerwa na lunch to jest bardzo ważny moment w dziennej agendzie, ponieważ w pewnym momencie po prostu nie tylko ważne jest to, że jesteśmy głodni, ale potrzeba jest w ekipie po prostu przerwy, wyluzowania, zmiany otoczenia, zrzucenia tej presji, że musi powstać coś super. Taki czas totalnego relaksu, odreagowania, szaleństwa, śmiechu, głupot. Jedzonka jednak też. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Nie wiem, czy to... Nie mam pewności, czy to jest dietetyczne. Ale jest pyszna. Najważniejsze w posiłku jest to, żeby zjeść lekko, zdrowo, żeby tuż po posiłku złapać taką dodatkową energię i z radością wrócić do pracy. Nie jest dietetyczne na pewno. Jest dietetyczny, bekon i sos czosnkowy? To 100%. Majonezem light. Zapiliśmy to napojami gazowanymi, bynajmniej nie było to lekkie i nie chciało nam się wrócić do pracy. O, jak nam się nie chciało. Ale potem były lody. No taki pyszny. Chyba jeszcze jednego wezmę. Żeby troszeczkę podnieść cukier, żeby wrócić do pracy. Nie pomogły. Ale kawa. Kawa to było to, co postawiło nas na nogi. Z kawą zostajecie, a my teraz jedziemy.
wracamy na plan. No i gotowa sukienka. To jest najnowsza kreacja ze sweterkiem. Super. Na ślub w Grecji. Ja myślę, że światło ultra i tutaj się jeszcze będzie świecić. Czyli, że stoję już tu? Słoneczku, tak. Słoneczku, no tak, kojarzę. Anna, czekaj, a ja jeszcze ci twarz poświecę, nie? Słuchaj, ja cię w solarium zamknę na 2 godziny. Powiem wam, nie chciałabym brać ślubu w Hiszpanii. Taki mają klimat. A wszyscy są zagraniczne śluby. Boże, nie wiedzą co mówią. Ja im od dziś będę wszystkim odradzać. Na parkiecie była taka zasada, że jak w tańcu się poślizgniesz, pomylisz czy cokolwiek i na przykład upadniesz, to w ogóle nie robisz z tego afery, tylko tak z tej sytuacji wychodzisz, że ludzie myśleli, że w ogóle miałaś w tym momencie siedzieć na pupie na parkiecie, okej? Byłam w tym ujęciu i tak się kręciłam i te moje nogi w tych butach na koturnach tak się wkręciły w tę podszewkę, że się tak zakręciły, zakapućkały, że ja po prostu upadłam. No ale sobie upadłam, na tej ziemi trochę posiedziałam, ale stwierdziłam, że nikt nie uwierzy w to, że miałam siedzieć, ja muszę się jeszcze położyć, no więc ciach się położyłam. No i ruszałam się tam na leżąco i pamiętam, że jedyna myśl, którą miałam wtedy w głowie, leżąc na tej ziemi, to było: Boże, tylko nie chcę wyglądać po prostu jak przejechany człowiek w Ameryce. Wiecie, takie odrysowane rączki, nóżki człowieka na ziemi. Wiesz o co chodzi, tylko myślałam, że tak nie wyglądać. Tylko dlatego tak turururururu robiłam, żeby nie być tak. Rozjechana panna woda. Klip kończy się śmiercią młodek. I potem ja wstaję, taki odrys na tych kamieniach i żółta taśma policyjna. Ale na szczęście to tylko moja chora wyobraźnia, a ja wciąż żyję. Pierwszego dnia udało nam się zrobić zdjęcia i materiał filmowy, na którym zaprezentowanych będzie 9 sukienek spośród, Jezu, naprawdę wielu z najnowszej kolekcji. Wszystkie, cała kolekcja już jest dostępna u mnie w Concept Store, ale ja wybrałam sobie właśnie te 9 modeli, bo stwierdziłam, że będą świetnie prezentowały się po prostu w tym zamku. Przed nami drugi dzień zdjęć. Dziś jedziemy do Estepony, bardzo urokliwego miasteczka tuż nad morzem, ale zupełnie wyjątkowo, biorąc pod uwagę, że właśnie jesteśmy nad morzem, nie wybraliśmy żadnej lokalizacji przy wodzie. Za to zdecydowałam się na spełnienie takiego swojego marzenia, bo bardzo często u takich zagranicznych projektantów widziałam sesje zdjęciowe, które były robione właśnie w takich urokliwych, małych uliczkach, czy włoskich, czy hiszpańskich, czy greckich. I tak sobie marzyłam, Jezu, jak ja bym kiedyś tak chciała przewieźć się tymi uliczkami, zaprezentować swoje suknie właśnie w takim otoczeniu. No i spełniamy dzisiaj to marzenie, więc uśmiech niech schodzi z mojej twarzy. Estepona jest piękna, kolorowa, kwiecista. No i wydaje mi się, że to wszystko jest cudownym tłem dla sukien ślubnych. I nie tylko. Stylówka prawie gotowa. Możemy zaczynać. Teraz wjechała mi garderoba na plan. Uwaga, będzie przebióreczka. O Jezus Maria. Tą pierwszą załóżmy radę tak. Zobaczymy, jak będzie tam. Uwaga. Słuchajcie, mówiłam wam o świetnej organizacji podczas pierwszego dnia i o tym, jak ważne jest zbudowanie bazy podczas sesji zdjęciowej. No, drugiego dnia tego nie było. Tak jak wspomniałam, zdjęcia były robione na uliczkach, więc tak naprawdę wszystko odbywało się na tych uliczkach. Zmiana moich stylizacji, czyli po prostu przebierałam się, wyskakiwałam z sukienki, w samych gaciach ubierałam kolejną stylizację, chowając się za poszewką od kołdry. Pyszczka za. O, zobaczcie, i teraz tutaj na tym rondzie tak mi się podoba. I tu są też takie fajne te schody. I ten kaktus.
Fajna jest tabliczka, o której marzyłam. I te schody są czarerskie od dołu. I ta łóżka też jest fajna, tylko że ona ciemna. Co ja widzę? No widzę człowieka z blendą. Widzę człowieka z dziwnym plecakiem, wskazuje na wojnę. Widzę panią z dwoma aparatami, na wypadek jakby jeden się zepsuł. Jeszcze widzę tą, o, księżniczkę. Przy sesji zazwyczaj pracuje dużo ludzi i to nie jest tylko fotograf, który robi zdjęcia i modelka, która pozuje, tylko naokoło jest dużo osób, które pomagają w tym, żeby wszystko wyszło jak najlepiej i wyglądało jak najlepiej. Okazuje się, że w ogóle pewne sytuacje są po prostu nieprzewidywalne i dzisiaj na przykład jest sytuacja, że zagubił nam się pan Darek. Czekamy na kolorowe sukienki, które są w drugim wielkim worze, które zostawiliśmy w aucie. Ale pan Darek, który niesie nam sukienki, się zagubił w tych uliczkach pięknych i czekamy na nie już prawie godzinę. A auto było jakieś 300 metrów stąd, więc jakiś ten pająk uliczny po prostu. Pół godziny później nie ma nadal człowieka, nie ma sukienek. Co to jest kawa? I pączki. Zaraz słońce osiągnie zenit i nic nie nagramy, nie? Także bomba. Ja zaczynam troszeczkę bać się tej Estepony. Ja tutaj już nie wrócę. Znaczy, obym wróciła stąd do domu, ale... A gdzie jest Pyszczek? Nie ma Pyszczka! Zaginął Pyszczek! Pyszczkol! Słuchajcie, to naprawdę nie jest śmieszne, bo zaczynają ginąć kolejne osoby z ekipy. Znaczy, jakby nie ma Wojtka i nie ma Pyszczka. Gdzie panowie byli? Już w Zandwasku tym jest, nie? Czyli pan Darek normalnie robił zakupy tam, mięso kupował? Nie. Nie rzucał mięsem. Wyrzucał mięsem. Czas na sukienki kolorowe. A obrocik taki. Po całości. Hap. Tło, które wybraliśmy do zdjęć w kolorowych sukniach, no po prostu, jak to się mówi, zrobiło robotę, bo te białe budyneczki przyozdobione tymi donicami z kolorowymi kwiatami, ta soczysta zieleń, ta nasycona purpura, to było coś wspaniałego. W sensie, wiecie, nie widziałam tego, nie? Ale liczę na to, że efekt będzie spektakularny. No słuchajcie, ta suknia jest wykonana z tak cudownej tkaniny, Jezu, ona jest taka lekka, przewiewna, to jest taki wspaniały jedwab, że jak ją na siebie ubierasz, to po prostu jedyne, co masz ochotę robić, to tak nią rzucać. Super jest. Jestem mega zadowolona z tych dwóch dni zdjęciowych. Był to wspaniale spędzony czas. No już nie mogę doczekać się, żeby zobaczyć efekt końcowy oczywiście i się z wami nim podzielić. Natomiast czuję, że spełniłam jakieś takie swoje kolejne małe marzenia, co jedynie nakręca mnie do kolejnej pracy, do uzupełnienia swojej listy marzeń o kolejne, bo jak coś odhaczyłam, to mam wolne miejsce, nie? No i cóż, już zaczynam myśleć o tym, gdzie będzie sesja w przyszłym roku, ale na razie jeszcze troszkę porozkoszuję się tą Hiszpanią. Pozdrawiam was, całuski, do zobaczenia. Wedding Dream TV to znane i lubiane serie, premiery wyjątkowych programów, niepublikowane dotychczas materiały z planu i zupełnie nowe odcinki. Godziny porad, wzruszeń i rozrywki dla każdej kobiety. To jedyna taka platforma. Bądź ze mną. Przełącz się na weddingdream.tv.
Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!